kogo jest pan premierem? Czy Ukrainy, czy Izraela, a może Klausa Schwaba i Harariego, z którymi lubi się pan fotografować? Bo w Rzeczpospolitej Polskiej to po pana czynach trudno stwierdzić, że pan jest. Jaka kara byłaby pańskim zdaniem sprawiedliwa dla pana i członków pańskiego rządu za politykę podczas medialnej pandemii, która skutkowała 200 tysięcy zgonów, milicyjnym zamordyzmem, kryzysem ekonomicznym, edukacji w Polsce? Panie Michale, odpowiem tak, ponieważ widzę, że znowu jest to pytanie o pandemię. Moim zdaniem kara śmierci powinna być dopuszczalna. Uważam, że to był taki przedwczesny wynalazek lat 90. czy wcześniejszych i w tym względzie tu również nie zgadzam się z nauką Kościoła akurat, bo jestem zwolennikiem kary śmierci.